серйозна думка. Здравствуйте. Я не буду говорить по-русски, потому что я ничего не понимаю. Я буду говорить по-польски. Мешкам в Варшаве prawie od urodzenia. Stworzyłem tutaj duży portal internetowy, taki zajmujący się biletami do teatrów, na koncerty i tak dalej. Duży startup internetowy, który się nawet bardzo udał. Niestety 6 lat temu, po 10 latach pracy, startup został przejęty przez pewnych dziwnych ludzi w kompletnie bezprawny sposób. No i od tego czasu walczymy po sądach, staramy się odzyskać majątek. Właśnie za chwilę jedziemy do studia telewizji Polsat, żeby uczestniczyć jako goście w nagrywaniu kolejnego odcinka Państwa w Państwie. Z tego co wiem, będzie tam też wiceminister sprawiedliwości, będzie jakiś przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej, no, będzie kilku profesorów i znanych ludzi. I będziemy rozmawiać o tym, jak to pewni panowie udający inwestorów od ponad 3 lat, nie mając do tego żadnych tytułów prawnych, czyli żadnych wyroków sądowych, przetrzymują nasze udziały i prawa majątkowe do bardzo znanego w Polsce portalu o nazwie ebilet.pl. No i jesteśmy ciekawi, co tam się wydarzy w tym studiu, czy uda nam się jakoś obronić, coś wywalczyć, czy też zrobią z nas głupków. Tak? Wszystko jest możliwe, jedna wielka niewiadoma. Pażliwym uvidim, tak? Pojedziemy, zobaczymy i oby coś z tego mądrego było. Tak? Jest to już, będzie to już kolejne takie nagranie, już w kilku telewizjach występowaliśmy, parę gazet o tym pisało. No bo to jest dziwna sytuacja, słuchajcie, że w Polsce są podobno naprawdę fantastyczne warunki do tworzenia startupów, do budowania nowych firm. Ale mimo to nie ma żadnego poszanowania prawa, tak naprawdę nie ma żadnego prawa, które chroniłoby własność prywatną, chroniłoby ludzi, którzy tworzą startupy, którzy tworzą firmy. W Polsce niestety bardzo łatwo jest, jeśli ma się odpowiednie pomysły na omijanie prawa, czy też być może nawet pewne znajomości, bardzo łatwo jest przejąć firmę, czyli ukraść, tak? I z kolei bardzo trudno jest potem taką firmę odzyskać. Nam w zasadzie od 6-7 lat sądy rzucają kłody pod nogi i uniemożliwiają odzyskanie naszego majątku, naszej firmy, jednocześnie dając czas i dając wolną rękę ludziom, którzy ten majątek przejęli, na wyprowadzanie go do kolejnych spółek, na uciekanie z tym majątkiem, wreszcie na wyprowadzenie go poza granice Polski, na Cypr, do cypryjskiego raju podatkowego. Także niestety bardzo jest mi to przykro przyznać jako polskiemu obywatelowi i bardzo jest mi to przykro mówić to przed wszystkimi Polakami na wschodzie, ale nasza ojczyzna jest krajem totalnego bezprawia. Jest to, tak naprawdę państwo to jest bardzo fikcyjne. Jest to bardzo przykre, bardzo smutne. No i cóż, no, jedziemy walczyć z tym stanem rzeczy. Bardzo jestem ciekaw, co powie pan wiceminister Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, przedstawiciel pana Ziobry, ministra sprawiedliwości. No i zobaczymy. Tak? Także do usłyszenia za 2-3 godziny, kiedy wyjdziemy ze studia. Właśnie odpisuję na SMS-a do tego wspaniałego reportera, który nakręcił cały ten program.
nie wiem, klozetu po prostu, na 12 lat. Facet siedział 5 lat w celi o powierzchni wyglądającej na 4 metry kwadratowe, bez kontaktu z ludźmi, bez kontaktu z nikim, kolejne 7 lat pewnie w jakiejś większej. No praktycznie rozwalili mu życie. Na podstawie jakichś kompletnie bezpodstawnych oskarżeń. Potem przyszła na nas kolej, no było emocjonująco, było mocno, były przepychanki. Ci ludzie, którzy przejęli udziały w mojej firmie, no strasznie tam próbowali pyskować i opowiadać różne głupoty, ale w zasadzie wszyscy ich gasili, bo no, widowisko było żenujące. Ogromne podziękowania dla pani senator. Parlamentarzysta to jest człowiek, który powinien służyć. Parlamentarii to osoba, jaka powinna służyć ludziom. Parlamentaryzm istnieje dla tego, щоб допомагати людям розв'язувати їх реальні проблеми. Тому ми займаємось справами всіх, в тому числі і справами звичайних людей. Коли люди мають проблеми, ми зобов'язані їм допомогти, при потребі навіть змінити право, аби тільки принести користь суспільству. Власне, для цього і існують парламентарії. Для правника, który siedział obok mnie i którego pierwszy raz w życiu widziałem, bardzo kompetentne uwagi. No w ogóle cały program bardzo fajnie poprowadzony. Wycieczka udana, jesteśmy zadowoleni. Nasi przeciwnicy w zasadzie, można by powiedzieć, że ośmieszyli samych siebie. Także jest szansa, że wykonaliśmy jakiś krok do przodu. Być może nie tylko we własnym interesie, ale również w stronę reformowania polskiego sądownictwa, które jest naprawdę w strasznym, karygodnym stanie. Ale o tym to już w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, bo no już nie mam siły. Dzięki. Seriozna dumka.